Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam was w serii pytań i odpowiedzi. Dzisiaj poruszę temat, poruszę zagadnienie, odpowiem na pytanie, które jest czymś pięknym. Jest to pytanie, które jest dla mnie piękne. Jestem wręcz mega mocno podekscytowany, że będę odpowiadał wam na to pytanie i mam tutaj ogromną ochotę przedstawić wam taką perspektywę, która całkowicie odwróci sposób, w jaki postrzegacie rozwój i sprawi, że nie będziecie mogli usiąść w spokoju na tyłkach, bo tak bardzo zapragniecie swojego własnego rozwoju. Także pozostańcie proszę ze mną do końca tego nagrania. Przedstawię wam tutaj dawkę inspiracji i takiej konkretnej wiedzy odnośnie tego, jak poprawić jakość swojego życia i jak się fajnie możecie rozwijać. Konrad napisał, jak wykorzystać ból fizyczny, psychiczny jako narzędzie do rozwoju świadomości. Pytanie bardzo proste, pytanie klarowne, przejrzyste, każdy doskonale wie, o co chodzi. Ból fizyczny, ból psychiczny. I możecie mieć takie poczucie, kurczę, to w jaki sposób to miałoby sprawić, że będę szczęśliwy w swoim własnym życiu? Jak wywoływanie sobie bólu fizycznego czy psychicznego może sprawić, że będę szczęśliwym człowiekiem? Jak wystawianie się na cierpienie albo na traumę ma sprawić, że będę kochał rozwój? Przecież to jest katastrofa, przecież wszyscy uciekamy od cierpienia, nie chcemy cierpieć, po to w końcu siedzę i medytuję. A no właśnie, chcę tobie tutaj pokazać i udowodnić to, że wystawienie siebie na próbę, na cierpienie, na niepewność, na dyskomfort sprawi, że będziesz najszczęśliwszą osobą w swoim własnym życiu. Bowiem gdy my jako ludzie uciekamy od cierpienia, uciekamy od zobowiązań, uciekamy od dyscypliny, uciekamy od sytuacji niekomfortowych i w ogóle uciekamy od tego, intencjonalnie uciekamy od tych wszystkich trudności w naszym życiu, to nasz mózg zaczyna się rozleniwiać i zaczyna tworzyć sobie szereg patologicznych zachowań odnośnie tego, w jaki sposób uciekać od życia, tylko i wyłącznie po to, żeby sprawiać sobie przyjemność. I to prowadzi do takich, mógłbym powiedzieć, szeregu zachowań kompulsywnych, impulsywnych, zachowań takich nastawionych na natychmiastowe zaspokajanie swoich potrzeb, natychmiastowe spełnianie swoich zachcianek, kompulsywne, no mógłbym powiedzieć takie niedojrzałe zachowanie. I osoby, które mają taką filozofię nastawioną na tylko i wyłącznie komfort oraz przyjemność, to są osoby, które mają ogromne problemy z emocjami, ogromne problemy z huśtawkami emocjonalnymi, mają ogromne problemy z oszczędzaniem pieniędzy, mają ogromne problemy z kontrolowaniem własnej wagi, kontrolowaniem własnego apetytu, własnych impulsów, no i zazwyczaj przez to cierpią. Cierpią przez skutki tego, że nie są w stanie dostrzec potencjału, dostrzec szczęścia w dyskomforcie, w cierpieniu, w bólu. No bo tak to można generalnie nazwać. To, co ja mam dzisiaj tutaj dla was do przekazania, to jest 5 punktów odnośnie tego, w jaki sposób możecie wykorzystać ból psychiczny oraz ból fizyczny do swojego własnego rozwoju. I tutaj przy okazji dam wam taką ramę filozofii, w jaki sposób do tego podchodzić w sposób dojrzały i zrównoważony, aby nie zrobić sobie po prostu kuku, tak? Żebyście nie nabawili się krzywdy. To, na czym wam tak naprawdę zależy, jeżeli chodzi o sprawianie sobie bólu oraz cierpienia dla swojego własnego rozwoju, to jest kontrola bodźca. Bo teraz, gdy ty intencjonalnie wykorzystujesz ból i cierpienie do swojego własnego rozwoju, to ty przejmujesz kontrolę nad bodźcem, na który się wystawiasz. To ty kontrolujesz to, z czym chcesz się zmierzyć. To ty kontrolujesz to, jaki chcesz mieć poziom natężenia tego bodźca, na który chcesz się wystawiać, tak? Przykładowo, jeżeli chce się stać silniejszy, to ćwiczę na siłowni, ale to ja kontroluję to, ile ciężaru sobie nałożę. To ja kontroluję ruch, to ja kontroluję wyciskanie, to ja mam kontrolę nad tym ciężarem. Ja sobie sprawiam ból, sprawiam sobie cierpienie, ale w sposób kontrolowany. I na przykład nie czekam na to, aż w moim życiu wydarzy się jakaś katastrofa, ja będę musiał się z czymś zmierzyć, tak? I wtedy nie będę miał wyjścia, będę musiał się zmierzyć z tym, co jest. Tylko sam wystawiam się na próbę,
i sam ćwiczę swoje własne ciało, po to, aby potem lepiej sobie radzić w życiu. No bo na siłowni poza tym, że ćwiczymy mięśnie, ćwiczymy również nasz charakter, bo jak wyćwiczysz swoje własne ciało, to potem jesteś pewniejszy siebie w życiu codziennym i wiedzą o tym doskonale osoby, które ćwiczą, uprawiają sport. Także wybieraj źródło i natężenie swojego bólu w sposób świadomy. Tobie nie chodzi o to, aby się krzywdzić, tobie nie chodzi o to, aby być masochistą, tobie nie chodzi o to, żeby wystawić siebie na taki ból i na takie cierpienie, z którym sobie nie poradzisz. Nie, właśnie ty wybierasz sobie ten ból, tak? Sprawiasz sobie ten ból fizyczny i psychiczny do swoich własnych potrzeb. Tak sobie wszystko układaj, żebyś mógł stymulować siebie w sposób świadomy. Po prostu nie bądź masochistą, tak? Jesteśmy ludźmi, nie bądź masochistą. Rozwijaj się w odniesieniu do swoich własnych potrzeb, do swoich własnych celów. I to jest punkt numer 2. Miej cel i sens kierunku swojego własnego rozwoju. Stwórz sobie wizję, stwórz sobie misję, wyznacz sobie cel. Zobacz, co takiego cię interesuje w polu twojego doświadczenia, w twojej rzeczywistości. Zobacz, jakie są możliwości, jakie masz szanse na rozwój w swoim własnym życiu. Zobacz, jakie są twoje mocne strony, jakie masz słabości. Rozpisz to sobie ładnie na kartce. Możesz skorzystać z matryc, które ja stworzyłem, które są przedstawione w moich nagraniach, w moich wykładach. Jak przeszukasz i przelecisz przez zawartość kanału projektu Find Yourself, to znajdziesz praktycznie wszystko. I to da tobie motywację. Da tobie tą motywację taką wewnętrzną ku temu, abyś to ty zaangażował się w swój własny rozwój. Generalnie jak w życiu mamy do czynienia z katastrofą, klęską, problemem, wyzwaniem, to jesteśmy na to skazani. I jesteśmy motywowani tym, że no albo stawimy czoła naszym wyzwaniom, albo nasza egzystencja po prostu się zakończy. A gdy ty w sposób świadomy wybierasz sobie te bodźce, te cele, swoje własne wizje, to ty świadomie stymulujesz siebie do rozwoju. I to jest to, o czym mówiłem na samym początku. Tobie tak naprawdę zależy na sensu świadomej kontroli bodźca. I dlatego szukasz wyzwań. Ty chcesz mieć kontrolę nad tym. Mamy takie, powiedzmy, dwubiegunowe podejście do życia, tak? Albo ty masz kontrolę nad tym, co się dzieje, albo to, co się dzieje, ma kontrolę nad tobą. Pamiętaj o tym. To jest bardzo istotne i ten temat będzie się powielał przez całe twoje życie. Punkt numer 3. Naucz się jak najwięcej na temat istnienia, bólu, cierpienia, przyczyn powstawania tego bólu i cierpienia oraz skutków. Co ja mam tutaj na myśli? Mam na myśli to, że warto jest zacząć słuchać innych ludzi, słuchać z otwartym umysłem ich problemów, ich cierpienia, tego, w jaki sposób ich cierpienie powstało, w jaki sposób oni sami doprowadzili do tego cierpienia, albo jak to cierpienie przyszło do ich życia, jak sobie z tym poradzili, co takiego wniosło to do ich życia i co takiego stało się, tak, w chwili, gdy oni sobie poradzili z tym cierpieniem. Jak to ich transformowało? Bo to da tobie sens kierunku oraz dalszą motywację, dalszą inspirację do pracy nad sobą i będziesz miał taki w głowie schemat odnośnie tego, jak radzić sobie z tym bólem, jak radzić sobie z tym cierpieniem. Bo jak ty natychmiastowo wystawisz siebie na ból i na cierpienie, no to oczywiście będziesz stymulowany, oczywiście wzrośniesz, oczywiście rozwiniesz się, bo wyjdziesz z własnej strefy komfortu, będziesz miał do czynienia z nowymi sytuacjami, będziesz musiał się na nowo uczyć, reagować, staniesz się bardziej uważny, bo jak mamy styczność z nowymi sytuacjami, jesteśmy bardziej uważni. Ale może być taka sytuacja, że w pewnym momencie poczujesz się trochę pomieszany, albo zabraknie ci motywacji, albo zabraknie ci inspiracji, albo nie będziesz wiedział, w jaki sposób poradzić sobie z bólem, z cierpieniem i nie będziesz w stanie określić tego bodźca, jakim stymulujesz siebie. I w pewien sposób no to przestymulowanie siebie bodźcem no też jest praktycznie nie do uniknięcia. Bo to jest to, że testujemy swoje własne granice, tak? W chwilach kryzysu, w chwilach ostrego przeciążenia, w chwilach potężnych wyzwań, po prostu testujemy swoje własne granice. Ale im więcej wiedzy posiądziesz na temat samego siebie, im więcej samoświadomości w sobie rozwiniesz, tym lepiej będziesz sobie po prostu radził i będziesz mógł uniknąć wielu sytuacji, których nie byłbyś w stanie uniknąć, gdybyś nie zdobył tej wiedzy wcześniej, tak? Gdybyś się wcześniej nie przygotował.
Punkt numer 4. Bądź uważny swego bólu. Wejdź na poziom meta-obserwatora. To jest bardzo ważne, bo jeżeli będziesz wystawiał siebie na ból psychiczny, fizyczny, czy to na przykład na tej siłowni, tak? Czy to na przykład w sytuacjach niekomfortowych, bo będziesz miał publiczne wystąpienie, albo będziesz chciał zaangażować się w relację miłosną, związek, tak? Będziesz chciał wejść w związek, no to na początku jest niekomfortowe, bo musisz ruszyć tyłek, tak? I musisz wystawić siebie na próbę, poznać kobietę, no i po prostu zaangażować się, czy nawet, nie wiem, pójdziesz na... będziesz chciał odbyć swoją podróż autostopem, czy będziesz chciał cokolwiek innego, tak? Bądź świadomy swojego własnego bólu, bo to pozwoli tobie nie identyfikowanie się z twoim własnym bólem. To wytworzy w tobie taki sens uważności względem tego, co doświadczasz. Dużo lepiej będziesz w stanie rozumieć samego siebie i będziesz miał większą kontrolę nad tym, co czujesz. Tylko pamiętaj o tym, że tobie nie zależy na tym, aby na maksa zdysocjować się od tego, co czujesz, bo mimo wszystko to odczuwanie siebie jest świetnym wskaźnikiem tego, jak w jakiej sytuacji jesteś. Ale tobie zależy na tym, aby mieć sens świadomej kontroli, tak? Tobie cały czas zależy na tym, aby mieć sens świadomej kontroli, sens uważności. To jest to źródło równowagi emocjonalnej na czakrze trzeciego oka. Jak po prostu ćwiczysz swoją koncentrację, ćwiczysz swoją uwagę, ćwiczysz swoją równowagę, wtedy dużo lepiej jesteś w stanie po prostu odnaleźć siebie w sytuacjach niekomfortowych. Będziesz w stanie zahamować niektóre impulsy, będziesz w stanie dostrzec swoje stare zachowania, swoje stare schematy, będziesz w stanie wykorzystać nadarzające się okazje, no będziesz dużo bardziej taki obecny z tym bólem, którego doświadczasz i będziesz w stanie dostrzec wartość tego bólu, tak? Chodzi o to też, żebyś zbyt szybko nie zrezygnował z tego bodźca, jaki sobie dostarczasz. To jest przykładowo podczas medytacji. Na początku medytacja wywołuje ból, ogromny ból, bo zderzasz się z własnym ego, zderzasz się z własnym chaotycznym umysłem, tym, że umysł jest ciągle rozproszony, jest tak przestymulowany chaosem informacyjnym, sprzecznościami i bullshitem, że sama uwaga sprowadzona na swój umysł po prostu wywołuje ogromne cierpienie. I no należy po prostu pamiętać o tym, że to jest pewnego rodzaju proces i uważność w tym bardzo mocno pomaga. Punkt numer 5. Daj sobie czas na regenerację. Myślę, że to jest bardzo ważny punkt. Ja pamiętam, gdy zaczynałem przygodę z siłownią, zresztą ze wszystkim tym, z czym zaczynałem swoją przygodę w życiu, zawsze tak powoli na spokojnie się rozpędzałem, potem wchodziłem we wszystko na maksa. Byłem w stanie tak cisnąć dosyć długo, po jakimś czasie zdawałem sobie sprawę, że nie jestem w stanie tak długo cisnąć, no i musiałem robić krok do tyłu. Tak było w przypadku siłowni, tak teraz jest w przypadku YouTube. Daj sobie czas na regenerację. Tutaj, tak jak wspomniałem wam wcześniej, trzeba poznać te granice, tak? Tego, na ile jesteśmy w stanie coś zrobić. Ale też czasami warto jest przyznać się do tego, że potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy regeneracji, zrobić krok do tyłu, zrobić sobie przerwę, zrobić sobie wakacje, dłuższy odpoczynek, może zrobić coś innego. I często, bardzo często jest tak, że przestymulowanie jakimś bodźcem sprawia, że my na początku wzrastamy, ale potem nasz wzrost osiąga taką stagnację, a nawet zaczyna spadać w dół. I potem jak robimy sobie przerwę od czegoś i wracamy do tego, to jesteśmy w stanie szybciej wystartować, szybciej jeszcze wyżej się wznosimy, no i ewentualnie potem znowu jest ten spadek w dół. I to, co, to na czym tobie zależy w wykorzystaniu bólu fizycznego czy psychicznego, to jest takie kontrolowane wystawianie się na jakiś bodziec, ale również dawanie sobie czas na odpoczynek. Wystawianie się na jakiś bodziec, danie sobie czas na odpoczynek. No i to jest już takie po prostu pływanie, tak? To mógłbym powiedzieć, że w ten sposób można zrozumieć non-duality, niedualność, bo w pewien sposób jest to taka aktywność męska, gdy ty robisz krok do przodu, jesteś asertywny, dajesz z siebie maksa, a potem jest taka aktywność kobieca, gdy ty się wycofujesz, stajesz się bardziej taki współczujący do siebie, odbudowujesz relacje z samym sobą, nawiązujesz kontakt ze swoim własnym byciem, jesteś taki spokojny, wycofany. No i potem ewentualnie robisz krok do przodu, działasz, wycofujesz się. No i w tym wszystkim najważniejsza jest równowaga oraz balans. I pamiętajcie, że
Gdy ja tutaj powiedziałem, tak, gdy mówimy o bólu fizycznym, psychicznym jako narzędzie do rozwoju świadomości, my nie mamy na myśli chęci krzywdzenia siebie, my nie chcemy wyrządzać sobie krzywdę, my nie chcemy niszczyć siebie, swojej własnej osobowości, my nie chcemy niszczyć naszego życia, my chcemy po prostu wystawić siebie na bodziec i nauczyć się na dany bodziec reagować. Wystawiać się na dany stymulant, na daną stymulację i nauczyć się wytrzymywać z tą stymulacją jak najdłużej, radzić sobie jak najlepiej, no i ewentualnie osiągnąć taki cel, na jakim nam zależy, to w zależności właśnie od waszego celu, kierunku działania, tego, na czym wam zależy najbardziej, no to to już po prostu musicie ustalić sobie dla siebie. Tak, i pamiętajcie, że ta rama tutaj, ta wiedza, którą przekazałem tutaj, dotyczy każdego obszaru waszego życia. Sportu, odżywiania, rozwoju duchowego, rozwoju umysłu, intelektualnego, emocjonalnego, każdej formy rozwoju. Możecie zaaplikować tą wiedzę praktycznie wszędzie. I nawet polecam wam nauczyć się dostrzegać aplikację tej wiedzy w każdym kontekście waszego życia, bo to da wam szerszy pogląd i większe takie kontekstualne pole do tego, co możecie zrobić ze swoim własnym życiem. I tyle. No i działajcie. Działajcie, działajcie, działajcie i bawcie się dobrze. Ja mam na imię Damiano, dla projektu Find Yourself. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie za obejrzenie tego wideo. Jak wam się podobało, a myślę, że wam się podobało, dajcie proszę łapkę w górę, piszcie pozytywny komentarz, wstawcie swój własny przemyślunek. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.